Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Happy Hands One. Tym razem zabieram się za próg, czy też stopień od strony pasażera. Wizualnie na pierwszy rzut oka wygląda całkiem przyjemnie w porównaniu bynajmniej z tym, co było po stronie kierowcy. Natomiast jak już zacznę to szlifować, ciąć, no to właściwie wtedy zweryfikuję, jak to naprawdę wygląda, bo już nieraz mnie to tak zaskoczyło, że coś, co było całkiem przyjemne i mało absorbujące, zajmowało dużo czasu. Zabieram się teraz za zabezpieczenie kabiny folią, taką malarską. Przy pracach, które prowadziłem od strony kierowcy, nie zrobiłem tego, no i niestety później ten pył ze szlifierki, no był wszędzie, dużo sprzątania i dodatkowej roboty, więc mam nadzieję, że ta folia troszkę mi to ułatwi, później nie będzie tu takiego syfu. Wake up, więc do roboty. Wziąłem za szlifowanie tam na górze. Czasem na dole wygląda to tak. Jest trochę poświata, ale wychodzi na to, że całkiem nie jest tutaj tak różowo. Jest tu taka osłona, która w ogóle mi też przeszkadza. I będę musiał chyba najpierw zająć się jej zdjęciem, żeby mieć tu wszędzie dostęp. Takie kwiatki. Aura, jaka mnie tutaj dopieszcza w ciągu ostatnich paru dni, no nie sprzyja pracom. Chciałbym tutaj zakończyć ten temat progu i stopnia, zanim zaczną się jakieś już intensywne deszcze. Póki co jest no, chłodno, wilgotno. Mam nadzieję, że ten wyścig z czasem wygram. Miałem jeszcze w planach konserwację podwozia w tym sezonie, czy też
tym roku, natomiast no, praca pod gołym niebem nie sprzyja i nie będzie sprzyjała w tym okresie, w tej porze roku. No, zobaczymy, ile mi się uda zrobić. Póki co chciałbym zakończyć ten temat tutaj w blogu, póki co muszę go otworzyć. Póki co tyle, póki co biorę się do roboty, póki co. Czy macie wrażenie, że użyłem wiele razy póki co? Co, pies? Halo, powiedz coś do kamery. Nie topesz. Pomocnik, majster, brygadzista. Nie ma, że się opierdzielasz. Wszystko wyniuch. Panie, ale robota, panie. Nic tylko robić. Leżąca. Chodźmy. Południówki sobie można przeleżeć i popatrzeć na te śruby, które właśnie próbuję odkręcić, żeby mieć dojście. To wszystko trzeba wywalić. Dwa dni to gryzłem się z tymi, myślałem, co z tym zrobić. Trzeba to wywalić, panie, zaś miesiąc roboty. Jedź pan. Nie kupujcie te czwórek, rower sobie kupić najlepiej i święty spokój. Nie tam samochód kupił. Dzieci ma, żonę ma, psa ma, jeszcze sobie auto kupił, żeby sobie poleżeć. O, co tam, kochanie, dzisiaj zrobiłeś? Się narobiłem się dzisiaj, poleżał pół dnia. Majster, co ty tu robisz? Uciekaj mi stąd. No nie no, w miejscu pracy takie rzeczy mi tu robi. Może ty trufle umiesz znaleźć? Niezła kasa z tego była. Trufle, no, korzonki je. Ona, to ona jest.
Właśnie troszkę popadało i mnie przegoniło, ale nieważne. Chodzi na to, że się do tego zabieram jak pies do jeża. Tu sobie coś wycinam. To jest daremne. I pojawiła mi się koncepcja. Bo i tak tu od środka, od tamtej strony nie mam dostępu. To jest kiszka. Ale po prostu, jeżeli bym wyciął tutaj ten próg na tej długości, to mam pełny zakres dostępu tam do tego, co tam się dzieje. To jest raz. I druga rzecz. Mogę go sobie później wziąć, spokojnie dosztukować to, co mi brakuje, wyczyścić od środka. A tu mam superowe dojście do tamtych blach, więc tak będę musiał zrobić. Taka męska decyzja. Tniemy. O, słońce już jest. Dziwna pogoda. Nie ma ostrości. Zanim zrobię sobie tą wycinankę, o której mówiłem, to jeszcze tu powycinam, zobaczę do którego momentu optymalnie jest to pordzewiałe, żeby to jest za dużo, jakoś nie uciąć tego progu, a z drugiej strony, żeby nie uciąć za mało. Ta-da! Mm-hmm.